Swoją profesjonalną przygodę z siatkówką w latach 90. Paweł Zagumny rozpoczynał w Radomiu. Tu też zdał maturę, więc jest to dla niego sentymentalny powrót. Zawsze przejeżdżając przez Radom, uśmiecham się. Tutaj przeżyłem pierwsze kroki w dorosłej siatkówce. No i tutaj wróciłem, także na pewno te dwa pierwsze lata były bardzo trudne dla mnie, także stąd powiedziałem, że nie boję się wyzwań. Wtedy tamto wyzwanie było chyba jeszcze trudniejsze od tego, które teraz czekam. Także, ale je przetrwałem. Myślę, że ukształtował się tutaj mój charakter, który miał później wpływ na późniejsze sukcesy. Gra zespołu z Radomia w trzech ostatnich sezonach pozostawiała wiele do życzenia. Czarni rozpaczliwie walczyli o utrzymanie. Nowy sternik klubu podkreśla, że chce się odciąć grubą kreską od tego, co było. Tak jak pokazywało miejsce w tabeli, na pewno w drużynie nie działo się dobrze. Drużyna została wyczyszczona, większość nowych zawodników. Trener poukładał sobie to według własnego pomysłu, także liczę, że te pozostałości na nikim nie będą ciążyły, bo mamy nową drużynę. Także tak jak mówię, no ja nie przyszedłem tutaj trenować drużyny, ja na pewno będę wspierał Pawła. Jeżeli się będę z nim nie zgadzał, na pewno mu to powiem, będę analizował jego pracę, ale tak naprawdę moja rola jest troszeczkę inna niż sama przy drużynie. Czy objęcie przez Pawła Zagumnego funkcji prezesa oznacza przyjście do klubu nowego, dużego sponsora? Wszystko w swoim czasie. Dzisiaj mamy takiego newsa, może jutro będziemy mieli innego newsa, także myślę, że trzeba pracować, jeżeli będzie dobra praca z tej strony, to i sponsorzy się pojawią, także wszystko są naczynia połączone. Sponsorzy muszą zaufać klubowi na nowo. Na pewno będę rozmawiał ze wszystkimi sponsorami, którzy są w klubie, a w międzyczasie też prowadził rozmowy z potencjalnymi innymi sponsorami. Kontrakt nowego prezesa ma obowiązywać przez przynajmniej 3 lata. Ten projekt jest dłuższy i chcemy zbudować naprawdę wspólnie coś większego. Powołanie Pawła Zagumnego na prezesa to nie koniec zmian w strukturach klubu. Na różnych stanowiskach mają zostać zatrudnione przynajmniej 2 osoby. Jest potrzeba dobrania kilku osób. Jeszcze w jakim charakterze, no to najpierw muszę poznać, jaki jest stan obecny, także wdrożyć się w struktury klubu i to zastanę i później będzie analiza i tak naprawdę na jaką funkcję, ale myślę, że już niedługo ogłosimy casting na jedną czy dwie powiedzmy pozycje w biurze, także to jest nieuniknione. Na razie drużyna występująca w Plus Lidze nazywa się Cerat Enea Czarni Radom. Czy pod taką nazwą przystąpi do nowych rozgrywek? Na razie nie wiadomo.